znajdujemy się na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w tym momencie. Tu w tym miejscu będzie rondo. W tym miejscu będzie rondo, a stoimy na ulicy Polnej, tak jeszcze dopowiem. Tak jest, to jest ulica Polna, budowana w tej chwili przez Urząd Gminy Kodeń. Wójcie, krótka historia tej inwestycji, bo to jest w tym momencie w regionie największa, a swego czasu na portalu Radia Biper nazwaliśmy najdłuższą obecnie inwestycją, bo 3 km drogi powstaje jednocześnie. Tak, odziedziczyłem to, tą inwestycję po swoim poprzedniku. I krótko mówiąc, na początku byłem przeciw tej inwestycji, ponieważ uważam, że to nie z tych środków ta droga jest robiona. Dlatego, że to jest robione z tak zwanych schetynówek, gdzie się zwraca 50%, ale nie więcej jak 3 miliony. Kosztorys tej inwestycji był 9600. Suma summarum trzeba było brać ponad 6 milionów kredytu. W 2007 roku, proszę pana, był wykonany projekt na tą drogę przez województwo, bo w planie zagospodarowania przestrzennego był wpis. Droga gminna, teren drogi gminnej zarezerwowany pod obwodnicę drogi wojewódzkiej, proszę pana. No i niestety w 2007 roku był wykonany projekt, który poszedł do kosza. Potężne pieniądze poszły, chyba wyłożone wtedy z województwa i poszedł ten projekt do kosza, bo nikt się budową tej drogi nie zajął. Było kilka protestów, ale no, były sprawy formalno-prawne niedograne. Moi poprzednicy, nie wiem, czy to w ramach kampanii, czy czego, wpadli na taki genialny pomysł, żeby to zrobić z własnych środków, gdzie to jest zarżnięcie w tej chwili dla naszego budżetu. Po przetargu wyszło 7 200 000, z czego 4 miliony bierzemy kredytu na dzień dzisiejszy, proszę pana. Z tych 4 milionów kredytu ponad będzie 150 tysięcy rocznie odsetek. Nie mówię o wkładzie, bo wkład normalnie 300 parę tysięcy trzeba spłacać. To jest zarżnięcie dla naszego budżetu, dlatego że przewidziana jest spłata na około 14 lat. Za 100 tysięcy buduje się, proszę pana, kilometr drogi gruzobetonem. No i w tej chwili 1,5 kilometra drogi nam ucieka w odsetki. To nie wiem, nie jest to za zdrowe rozwiązanie dla naszego budżetu i dla naszej gminy. Aczkolwiek jest jak jest, wyszło jak wyszło, prace ruszyły. Kto te prace wykonuje? Na jakim jesteśmy etapie? To znaczy wykonuję te prace po przetargów, wygrała przetarg firma Perde Lubartów. I jestem bardzo zadowolony. Prace trwają intensywnie. Już jest zrobiona w tej chwili podbudowa betonowa prawie na całej trasie. W tej chwili panowie dowożą i ugniatają kruszywo, bo to jest następny etap. Bardzo dużo, jak pan tutaj widzi, jest już zrobionych tych krawężników do kostki. Także prace są bardzo zaawansowane na dzień dzisiejszy. Jestem bardzo zadowolony z prac tej firmy. Powiedzmy trochę o tej drodze. Jak bardzo w ogóle oddamy tą drogę, będzie to droga w klasie głównej, świetna, z krawężnikami, schodnikami, ze ścieżką rowerową, z lampami, oświetleniem drogowym. No i teraz tak, wy wybudujecie drogę. No nie trudno się domyślić, że jej przebieg jest tak skonstruowany, że odciąży centrum Kodnia, czyli odciąży drogę wojewódzką. No tak, i my po cichu na to liczymy, że odciąży nam to ten ruch, bo wie pan, przez centrum Kodnia. W centrum Kodnia są takie, przy tej głównej drodze, są takie instytucje jak przedszkole, urząd gminy, mamy teraz straż graniczną, no i najważniejsze, że bazylikę mamy, tak, i z kolei wiąże się to z zamykaniem tej drogi wojewódzkiej, co nie rozwiąże problemu, bo jeżeli to będzie droga gminna, a tamto droga wojewódzka, to przy każdych masowych imprezach, tak jak w tej chwili, mamy dodatkowe obowiązki, bo musimy po prostu zamykać tamtą drogę, występować z dokumentacją, zamykać tamtą drogę, a ruch przekierowywać swoją drogą gminną. Kiedy oddanie? No planują, zaplanowane jest na koniec listopada, nie wiem, tak, w zależności, no musi być w tym roku, dlatego że inaczej nie dostaniemy funduszy, bo jest rozliczenie na koniec roku, na dzień dzisiejszy. Dobrze, tak. Wójcie, droga to najważniejsza i największa obecnie inwestycja w gminie Kodeń, ale na pewno nie tylko to się dzieje. No tak, oczywiście, zakończyliśmy już pracę przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków, jesteśmy teraz na etapie rozliczania 30 czerwca zostały złożone dokumenty do rozliczenia. Czekamy teraz na ewentualne jakieś tam, wie pan, poprawki, jeżeli trzeba będzie zrobić. Jesteśmy, z bólem nam to idzie, ale z kolei w ośrodku zdrowia otwieramy fizykoterapię dla mieszkańców. Jest niezbędna tutaj na dzień dzisiejszy. To inicjatywa gminy? Tak, to jest inicjatywa nasza. Po prostu na prośbę no, mieszkańców. W trakcie zebrań sołeckich padło takie hasło i w tej chwili jeszcze, jeżeli pan pyta, co się dzieje w gminie, odstąpiliśmy od przewożenia dzieci własnym środkiem transportu. Podpisaliśmy umowę z firmą Garden Service na przewożenie dzieci. Rozwiązaliśmy tym samym problem. Dla uczniów się nic nie zmienia na dzień dzisiejszy z dowozem. Jadą bezpłatnie, gmina będzie za to ponosiła koszty w formie biletów miesięcznych. Natomiast w
w tych samych pieniądzach dodatkowo jadą mieszkańcy. Rozwiązujemy tym samym problem skomunikowania gminy, bo do tej pory po prostu były wsie odcięte od Kodnia i od wszelkiego transportu lokalnego. No. Wójcie, podsumowując, gmina jednym wielkim placem budowy i realizacji zadań? Tak jest, na dzień dzisiejszy tak i tak będzie to, myślę, że podczas mojej kadencji tak będzie cały czas, że nie będziemy siedzieli, tylko będziemy cały czas działali i cały czas prowadzili jakieś inwestycje, bo Kodeń ma duże zapóźnienia, proszę pana, na dzień dzisiejszy. Ta droga, ulica Polna w Kodniu, to duża budowa? Można powiedzieć, że średnia, na pewno nie jest duża, większe prowadziłem. 3 kilometry drogi powstaje. Kiedy żeście zaczęli tą budowę? 15 maja. Mamy teraz początek lipca. Na jakim jesteśmy etapie? Są wykonane roboty ziemne, większość. Wykonane podbudowę z gruntu cementu. Wykonujemy podbudowę ze skruszywa łamanego 031. Ustawiamy krawężniki, czyli roboty brukarskie zaczęły postępować. Ciężej buduje się drogę właśnie w miejscowościach zabudowanych, tu gdzie są podwórka, płoty, czy gdzieś w szczerym polu. Jak to wygląda? Zawsze w miejscowościach się gorzej buduje, bo każdy dom to jest inspektor. Jaka będzie to droga, ta ulica Polna? Z czego będzie się składać? Szerokość jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, z tego co wiem? Jezdnia, droga jednojezdniowa o szerokości 7 metrów, dwa pasy po 3,5 metra w każdą stronę. Z chodnikiem, ścieżką rowerową w szerokości 4 metrów. Przy jezdni lub oddzielona pasem zieleni, w zależności od tego, jak pozwalało usytuowanie działek przyległych. Będzie taka ciekawostka, powstanie w Kodniu pierwsze rondo. Powstanie w Kodniu. Dużo będzie z nim budowy, zabawy? Znaczy, no około miesiąca na pewno czasu zajmie budowa tego ronda. Jak będzie wyglądało, jakbyśmy je opisali kierowcom? Ułatwi ruch? Znaczy, jak każde rondo, upłynni ruch. Spowolni na pewno, ale będzie to bezpieczne skrzyżowanie. To duże będzie rondo? Średnie, 10 metrów pierścień wewnętrzny. Pierścień wewnętrzny. A jak będą wyglądały, też z ciekawości zapytam, te wjazdy, te początki tej ulicy? Bo wiem, że te początki ulicy praktycznie robicie od podstaw, od zera, bo tych początków ulicy wlotów od strony Sławaty, czyli wlotu od strony Terespola nie było. Będą rondo czterowlotowe z wyspami środkowymi dzielącymi. Droga będzie podporządkowana, będzie normalny zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej. Proste skrzyżowanie. Gdzie jesteśmy? Jaki sprzęt pracuje na tej budowie? Kogo żeście zaangażowali? Czy jest to duży sprzęt? Wszystko własne siły, koparki, koparkoładowarki, rozkładarki do betonu, asfaltu, no, środki transportowe, walce do zagęszczania.